Mistrzostwa Świata w Opel Obraniu. Mistrzowskie ceny i czteroletnia gwarancja. Opel Delta Plus. Chorzów, Aleja Wojska Polskiego 18. Prokuratura ma już wyniki sekcji zwłok 42-letniego mężczyzny, którego zwłoki 1 sierpnia zostały wyłowione ze stawu Grabowiec w Tychach. Śledczy nie wykluczają, że mężczyzna mógł zostać zamordowany. Sekcja zwłok, która została przeprowadzona w piątek, nie pozwoliła jednoznacznie ustalić przyczyny zgonu tego człowieka. Natomiast biegli w czasie sekcji wykazali na jego ciele obrażenia, które, no, jak wskazuje charakter tych obrażeń, raczej mają charakter czynny, a zatem to pozwala nam na wysunięcie tezy, że nie wykluczamy w okolicznościach zajścia udziału osób trzecich. Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, na ciele mężczyzny były ślady podduszania oraz obrażenia zadane narzędziem o tępych krawędziach. Trwa przesłuchiwanie świadków. Zlecone zostały także fizyko-chemiczne badania zabezpieczonych na miejscu przedmiotów, które płetwonurkowie wyłowili ze stawu, a które mogą mieć związek ze sprawą.